Dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii, gdzie będziemy poznawać olejki i produkty doTERRA w porządku alfabetycznym. Tak wymyśliłam, żeby było ciekawiej. Więc dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy od pierwszej litery alfabetu, od A, czyli jak arborwitae. To jest olejek eteryczny z drzewa żywotnika olbrzymiego. Pierwszy raz powąchałam ten olejek, jak byłam na prezentacji tuż po wprowadzeniu go na rynek. Jeszcze chyba nie było go w Polsce, ale miałam okazję go powąchać. I wcześniej oglądałam film o tym olejku, jak on jest pozyskiwany i z jakiego drzewa, gdzie te drzewa rosną. Widziałam, że to jest olejek z drzew rosnących w Kanadzie, z żywotnika olbrzymiego, z drzew, które tylko w tamtym rejonie rosną, w Kanadzie i w północnych Stanach. Więc mając już tę wiedzę, powąchałam ten olejek z arborwitae i po prostu poczułam się, jakbym była tam właśnie w Kanadzie, w tych wielkich lasach z tymi olbrzymimi drzewami. Zapach lasu, zapach drewna, taki ciepły, taki uziemiający, naprawdę przeszył mnie wtedy głęboko zapach pamięci. Był czas, kiedy ten zapach mi nie odpowiadał, ale teraz znowu czuję, że jest mi potrzebny. Być może coś w tym jest. Więc drzewo, żywotnik olbrzymi jest także nazywany drzewem życia. Jest to drzewo, tak jak wspomniałam, które rośnie w Kanadzie i w północnych rejonach Ameryki. I doTERRA ma zawarty kontrakt z firmą, która pozyskuje olejek z tego drewna. I właśnie olejek można pozyskać również z innych części tej rośliny, ale wówczas jest on trujący i nie ma właściwości leczniczych. Natomiast kiedy olejek eteryczny jest pozyskany z drewna, to ma właściwości lecznicze i jest pozyskiwany metodą destylacji parą wodną. Zapach, tak jak wspominałam, jest bardzo drzewny, taki ciepły, bardzo taki uziemiający i bardzo taki charakterystyczny właśnie drewniany zapach. Główny składnik chemiczny tego olejku to jest tujan metylu, który ma silne właściwości owadobójcze i grzybobójcze. To drzewo nazywane jest drzewem życia, dlatego że rdzenni Amerykanie to drzewo wykorzystywali w różnych dziedzinach swojego życia. Budowali z niego domy, budowali łodzie, którymi przewozili żywność, budowali swoje totemy, też wyrabiali kosze, wyrabiali odzież właśnie z tego drewna. Dlatego jest ono nazwane drzewem życia. To drzewo, żywotnik olbrzymi, znany jest także pod nazwą czerwony cedr kanadyjski. Jeszcze jedna ciekawostka związana z pozyskiwaniem tego olejku, z tego drewna. Olejek jest pozyskiwany z drewna, które już upadło, które umarło. W ogóle to drzewo żyje kilkaset lat. Ze względu właśnie na zawartość olejku eterycznego, który jest bardzo silny owadobójczo, nawet jak już to drzewo ze starości padnie i umrze, przez wiele, wiele lat nie jest jedzone przez robaki, przez insekty. To jest bardzo charakterystyczne dla niego, więc kiedy drewno już upadnie, wówczas jest przerabiane na różnego rodzaju rzeczy, na meble, tak, w budownictwie, w przemyśle drzewnym i również z tych ścinków, które pozostają,
jest pozyskiwany olejek eteryczny. Przepraszam. Więc jest to bardzo taki innowacyjny i sposób i dobry dla ochrony środowiska. Przepraszam bardzo. Też ten olejek ma duże właściwości konserwujące i chroni drewno przed gnieciem i czyni go właśnie popularnym w przemyśle drzewnym i do konserwowania naturalnych powierzchni drzewnych. Jego właściwości lecznicze. Jest silny antybakteryjnie. Widziałam kiedyś takie porównanie właśnie tego olejku Arbor Vitae i olejku z drzewka herbacianego. To Arbor Vitae był silniejszy. Silne właściwości przeciwgrzybicze, działanie kojące, również wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Działa stymulująco na nasz układ odpornościowy, układ nerwowy, moczowy, a także na mięśnie sercowe. Jest często używany jako repelent i również wykorzystywany do czyszczenia powierzchni, co oprócz tego, że czyści powierzchnię, to również roznosi się zapach, więc świetnie się dyfuzuje. Używa się go tylko w sposób aromatyczny, poprzez wąchanie, na przykład z butelki bądź właśnie z rozpylacza oraz na skórę można go smarować. Olejku z Arbor Vitae, ponieważ jest to olejek drzewny, więc tak jak olejki drzewne, nie stosujemy go wewnętrznie, nie pijemy go, nie połykamy. Więc w jaki sposób można go użyć? Możemy dodać kilka kropli do butelek z rozpylaczem i rozpryskiwać. Można z niego zrobić środek do czyszczenia mebli. Można go zastosować właśnie jako repelent, smarując nadgarstki czy kostki. Wtedy to będzie odpychało insekty. Możemy też go zmieszać z olejkiem cytrynowym. Bardzo fajnie się sprawdza właśnie w połączeniu z cytryną, zarówno do rozpylania, do nadania aromatu i oczyszczenia powietrza, jak i do jakiegoś środka czyszczącego. I też jest bardzo istotny, kiedy używa się go podczas medytacji, ponieważ można poczuć duży spokój, pokój, wyciszenie. Oczywiście, tak jak przy każdym olejku, trzeba zachować zasady ostrożności, bo może wywoływać podrażnienie skóry. Kiedy nakładamy go na skórę, powinniśmy go rozcieńczać olejem nośnikowym. My w doterze polecamy olej nośnikowy kokosowy frakcjonowany, aby to móc zmniejszyć właśnie wrażliwość skóry. Oczywiście, jak przy każdych środkach leczniczych, kiedy jesteśmy pod opieką lekarską, bądź kobieta, kiedy jest w ciąży, bądź karmi, powinna się skonsultować z lekarzem, powiedzieć, że używa olejki eteryczne i upewnić się, że one nie szkodzą. Oczywiście powinniśmy unikać kontaktu z oczami, nie wlewać do nosa, nie wlewać do ucha, ani w różne wrażliwe miejsca. Chciałabym jeszcze w tej całej naszej serii przybliżania olejków poświęcić jeden slajd na olejki w znaczeniu emocjonalnym. I olejek z Arbor Vitae zwany jest też olejkiem boskiej łaski, czy Bożej łaski. On towarzyszy tym osobom, które i pomaga im w zasadzie, pomaga im, czy pomaga osobom, które wierzą, że ach, nie jest mi potrzebna żadna siła wyższa, niekoniecznie Bóg, tak, ale siła wyższa, muszę ciężko pracować sam, aby móc coś osiągnąć. Więc rozpylanie tego olejku, wąchanie tego olejku pomaga nam pozbyć się właśnie takich uczuć samowoli. Możemy wówczas poddać się tej sile wyższej, wpływowi siły wyższej, wpływowi siły boskiej, boskiej pomocy i poprzez to poddanie się, czy poprzez pozbyciu się ciągłej chęci kontroli, to możemy, nasz umysł się uwalnia, się relaksuje, nasza dusza doświadcza harmonii i spokoju.
Więc ten olejek zachęca nas do poświęcenia swojej osobistej woli i ambicji na rzecz bardziej pełnego życia. Zaprasza nas do relaksu, do wzięcia głębszego oddechu, tak jak lubimy to robić w lesie, i zaufania biegowi życia. Pomaga nam radzić sobie z emocjami negatywnymi i wywołuje w nas właśnie takie pozytywne emocje relaksu, poczucia łaski, poczucia zaufania i poczucia tego, że w życiu nie tylko siłą coś możemy zdobyć, ale również kiedy się oddamy temu wpływowi siły wyższej, będzie nam również łatwiej. Zachęcam Was do obejrzenia filmu na YouTubie o olejku Arbor Vitae. Wystarczy, że w wyszukiwarce YouTube'a wpiszemy nazwę Arbor Vitae i tam na pewno pojawi się wspaniały, 5-minutowy filmik na temat pozyskiwania olejku, na temat właśnie tego zrównoważonego sposobu przyjaznego środowisku. Będzie tam wypowiedź Indianina, który opowiada o tym, jak olejek Arbor Vitae czy drzewo żywotnik olbrzymi towarzyszył poprzez wiele, wiele tysiącleci rdzennym mieszkańcom i jakie dawał im właściwości. Dlaczego nazywa się to drzewo, dlaczego to drzewo Arbor Vitae nazywane jest drzewem życia. Bardzo ciekawy filmik, bardzo, bardzo fajny. I też chciałam Wam zaprezentować środek do mycia drewna przy użyciu tego olejku. Możemy w butelce ze sprayem zmieszać 1/4 szklanki oliwy i 1/4 szklanki octu i 10 kropelek olejku Arbor Vitae. Oczywiście możemy dodać również jakiś olejek cytrusowy, czy cytryna, czy pomarańcza. Zmieszać to i mamy zdrowy środek do mycia drewna, do polerowania. Ja nawet kiedyś użyłam ten środek, ale bez octu, do mebli ze skóry. Piękny połysk, ładnie błyszczały, oczywiście opierały się kurzowi i była ta powierzchnia bardziej zakonserwowana. I jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć o promocji, ponieważ ten cykl również jest tak jakby zainspirowany promocją, którą ma doTERRA, promocją zwaną New Year, New You, czy Nowy Rok, Nowa Ty, Nowy Ty, polegająca na tym, że można uzyskać dodatkowe punkty na zakup produktów doTERRA. Więc ta promocja polega na tym, że w ciągu 3 dni należy zarejestrować się w doTERRA, założyć konto w doTERRA poprzez zakup produktów za minimum 100 punktów. Ja oczywiście mogę podpowiedzieć, jakie to są produkty, żeby dla Was jak najlepiej finansowo to się opłacało, bo bardzo mi zależy na tym, żeby każdy mógł skorzystać z olejków pod każdym względem. Również, żeby to było zdrowe dla Waszych kieszeni i dla Waszych portfelów, więc chętnie podpowiem, jak zrobić to w sposób optymalny. Więc należy wejść na stronę internetową konsultanta. Ja tutaj podaję moją stronę, ponieważ ja dodatkowo jeszcze coś dla Was przygotowałam, więc www.mydoterra.com/esencja-zdrowia. Wybiera się tam opcję Join i Save, czyli dołącz się i oszczędź. Wówczas rejestrujemy się w doTERRze, zakładając konto hurtowe z 25% zniżką na minimum 100 punktów. Tutaj w tej promocji jest taki wymóg, że musi być to zamówienie minimum 100 punktów.
oraz należy złożyć zamówienie na kolejny miesiąc również za podobną wartość. W złotówkach to jest około 600 zł, czyli trzeba liczyć się z tym, że chcąc skorzystać z promocji, to w tym miesiącu wydajemy 600 zł, kolejny miesiąc również około 600 zł, ale dotera wówczas daje nam 100 punktów gratisowych, czyli tak jakby możemy dokonać kolejnego zakupu już bez wydawania pieniędzy, ale właśnie o wartości również około 600 zł. Więc to jest ta promocja. Oczywiście, żeby z tego skorzystać, trzeba podać kod dostępu. Ja ten kod udostępnię osobom, które chcą z tego skorzystać. A ode mnie dodatkowo jeszcze można otrzymać olejek Arbor Vitae, nie całą butelkę. Buteleczka jest 5-mililitrowa, to jest około 85 kropelek, ale ja przygotuję dla osób, które skorzystają z tej promocji 2 ml, to będzie około 30 czy 40 kropelek olejku. Chciałabym, żebyście mogli z niego skorzystać, żebyście mogli cieszyć się jego zapachem i również otrzymacie ode mnie przewodnik, w którym opisane są różne dolegliwości i jakie olejki można na nie stosować. Więc to będzie ode mnie w gratisie. 2 ml olejku i przewodnik. Zachęcam Was serdecznie do skorzystania z promocji, a jeśli nie chcecie, to zachęcam Was do zapoznawania się z olejkami. Co tydzień będę Wam przedstawiała. W przyszłym tygodniu litera B będę mówiła o olejku z bazylii. O, jeszcze taki fajny animacja, którą chciałam Wam powiedzieć. I oczywiście kilka źródeł, z których korzystałam do przygotowania tej prezentacji o olejku Arbor Vitae. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.